Spore zdziwienie i nerwy. Tak wyglądał dzisiejszy poranek tych, którzy próbowali dojechać ulicą Żeromskiego w Bielawie do szkół, przedszkola czy domu pomocy społecznej. Droga zamknięta jest w obu kierunkach i do wielu miejsc praktycznie nie ma dojazdu. To powodowało dziś powszechną irytację u kierowców. Tak jest zazwyczaj, kiedy coś zaczynamy. No trudno, nie ma takiej możliwości, żeby remontować drogę bez jej jednoczesnego zamykania czy ograniczania na niej ruchu, ale tutaj będziemy się starali zminimalizować do koniecznego, niezbędnego minimum te utrudnienia. Podzieliliśmy całe zadania na dwa zasadnicze etapy. Od Handlowej do Dzierżoniowskiej, czyli to, co w tej chwili jest wyłączone z ruchu, i od Bohaterów getta do Handlowej. Ulica Żeromskiego, czyli droga wojewódzka nr 384, jest w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, na której zlecenie wykonywany jest remont. Zdaniem rzecznika służby objazdy i oznakowanie nie powinno budzić wątpliwości kierowców. Żeby nie paraliżować życia wokół tej ulicy, postaramy się to tak zorganizować, ażeby obsługa lokalna, czyli obsługa posesji, ruch na ten lokalny był utrzymany. Zarówno jeżeli chodzi o ruch pieszych, jak jeżeli chodzi o dojazdy, bo wiadomo, że trzeba zapewnić czy to dojazd pojazdom obsługi bytowej, czy dojazd służbom ratowniczym, ale również w wypadku szczególnych potrzeb mieszkańców na tego typu rzeczy będzie można uzgodnić z kierownikiem budowy. Tymczasem na tablicach pod znakami widnieje informacja, że zakaz ruchu nie dotyczy, oprócz pracowników remontujących drogę, jedynie mieszkańców. Mieszkańcami często nie są uczniowie dwóch szkół oraz przedszkola, które znajdują się przy Żeromskiego, i ich rodzice, a także odwiedzający pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Zastanawiają się, podobnie jak właściciele firm przy głównej ulicy w Bielawie, czy nie można było podzielić inwestycji na mniejsze etapy i takimi zamykać jezdnię. Nie da się tego zamknąć mniejszym odcinkiem, dlatego że tak, no rzeczywiście dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy patrząc, widzimy front robót znacznie mniejszy niż obszar zamknięcia, ale ta sytuacja będzie się zmieniała. Jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu my będziemy już wykonywać pracę na całym tym zamkniętym odcinku. No nie da się tego robić kawałkami ze względów technologicznych. Podbudowa musi być jednolita na całej długości, nawierzchnia również. To nie można nakładać asfaltu już potem łatami. Drogowcy zapewniają, że zrobią wszystko, by nie przeciągać remontu i zmieścić się w terminie do 1 listopada, ale dodają jednocześnie, że to może się zmienić jeszcze w każdą stronę, dlatego że jest to tak naprawdę pełny obraz tego, jak to będzie wyglądało uzyskane po zerwaniu, po demontażu nawierzchni. Wtedy będzie wiadomo, gdzie trzeba grunt dodatkowo stabilizować. No i pewną niewiadomą jest aura, bo wchodzimy już w okres jesienny, w związku z tym ta pogoda może być kapryśna, może nam co nieco wydłużyć, ale może też przyspieszyć pewne sprawy. Ja mam tylko nadzieję, że te utrudnienia będą rzeczywiście minimalne, natomiast z całą pewnością stan tej drogi, standard jej po zakończeniu remontu zrekompensuje Państwu te utrudnienia, na które trzeba się w tej chwili przygotować. Nikt nie kwestionuje faktu, że temu odcinkowi ulicy Żeromskiego remont był potrzebny. Chodzi jedynie o sposób jego realizacji.